Siemanko Hobity, z tej strony Adam i witam was ponownie w kolejnym odcinku z naszej gry LEGO The Hobbit. Już zbliżamy się tak naprawdę do smoka, który pilnuje tego skarbca. Zobaczymy, gdzie dzisiaj tak naprawdę pójdziemy, więc nie ma co tracić czasu, tylko śmigamy. Dobrze, no to lecimy. Widzimy, że jesteśmy tutaj na górze, widzimy całe to miasto, do którego będziemy musieli podążać. No to lecimy. Dobra. Z górki na pazurki, jak to mówią. Tu jeszcze sobie coś rozwalimy. Wybaczcie za samoloty. Co ja tutaj z tym mam? No ale nic, ale lecimy sobie na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Te odcinki z LEGO The Hobbit są dość krótkie mimo wszystko. To nie jak nasz szpital. Ale idziemy do przodu. Widzimy tutaj, zbliżamy się do miasta. Thorin, w ogóle jaką ma tą? jakie ciuchy ma? Co tutaj było? Każe mi się cofnąć? Czy coś tutaj było na dole? No dobra, na razie idziemy tak jak nam każą klocuszki, bo to jest najważniejsze, prawda? O! To nie za bardzo. Człowiek z miasta na jeziorze, strażnik. Kup. No to kupimy. Proszę bardzo. Do naszej listy, a czemu nie? Kup sorki. I co, on teraz będzie z nami wędrował? Nie, już myślałem. A może będzie. Dobra, lecimy tutaj. O, jest bałwanek. No niestety my już wszyscy z utęsknieniem czekamy na lato. Bo wiecie jak to jest. Zima jest fajna, ale na krótką chwilę. Marchewki. Tu jeszcze coś jest. No i dobrze, wchodzimy do miasta. Zobaczymy, co tutaj, a co tutaj każą. A, dwie postacie, no już. Sal to pięknie. I co mamy tutaj? No dobra, my już może pojedynczo. Nie, tutaj nie za bardzo mogę tymi postaciami, więc spokojnie, dobra. Niebieskie, podążamy za niebieskimi. Do naszej kolejnej misji, tak naprawdę. Dzień dobry. A, tu jest jakaś chata, ale to jest poza misją. Dobra, to my na razie stąd mykamy. My chcemy misję. No okej. Gdzieś dochodzimy, coś tutaj się zaraz wydarzy. Aha, dobra, tam musimy podejść. To idziemy. Atak smoka. Przybyli z daleka, by napawać się historią naszych przodków. I nagle smoki. Nadciąga cała horda tych stworów. Przygotuj się, mężny wojowniku. Te podłe bestie nie znają litości. O, o, ho, ho, ho. A to nie są smoki. O, sorry. Załatwiłem też przy okazji tego, który kazał się nam przygotować. To nie smoki, tylko jakieś przebierańcy. Ilu ich tutaj jest? No dobra, chyba... Musimy wszystkich rozwalić, choć nie pokazuje nam się ilu powinniśmy. Mam nadzieję, że oni tak nie będą cały czas wychodzić, tylko w końcu, że tak powiem... O nie, ty, sorry. Dobra. Okej, udało się. Dobra robota. Przepraszam, być może nieco przesadziłem. Przesadziłam z oceną.
Ale to jest przebieraniec, przecież zobaczcie jaką on ma brodę. Nigdy nie wiadomo kiedy to się naprawdę wydarzy, choć jeśli wierzyć mojemu mężowi, większym problemem są tu duchy. Czyli co, teraz będą duchy. A nie, to była taka chwilówka, okej, dobra. Lecimy dalej, nasz tryb fabularny. A, tutaj mamy iść, okej. Co tu się stało? Okej. Dobra, lecimy. Ja sobie muszę tylko ściszyć trochę telefon. Bo już jakieś notyfikacje. No dobra. Jakieś podejrzane to miasteczko. Pusto, ludzi nie ma. No ale gdzieś się zbliżymy zaraz, dobra. Mapka nam pokazuje cały czas też, gdzie mamy iść. Więc jeszcze, że tak powiem, kawałek drogi do tej naszej dzisiejszej misji mamy, ale to dobrze, nie będziecie narzekać, że już się kończy, zanim się zacznie. No jak zwykle Lego lubi się lekko przyciąć na sekundę. Tak, już jest. Nie wiem, czemu taką zwierzkę czasami załapuje, ale no. Dobrze, że to nie taka... Że nie możemy kontynuować tutaj tej naszej przygody. Więc idziemy dalej, idziemy, idziemy. Kurde, zobaczcie jaką drogę musimy przebyć, pod górę, przecież zaraz się zmęczę. Po co tutaj nam każe iść? To jest coś dodatkowego? Tak, to wydaje mi się, że to jest coś dodatkowego. Aby budować na tej płycie konstrukcyjnej, potrzebować będziesz odpowiedniego łupu Lego. Łupy można zdobywać dzięki górnictwu, pokonywaniu wrogów i rozbijaniu obiektów Lego. Okej. Ale my możemy, widzę. Tak, cyk. Nie to. Nie to. Nie to, nie to, nie to. Nie to? No to co oni chcą? Rybę chcą, 10 sztuk. No i proszę bardzo, właśnie mamy, czyli możemy budować nasz mini zestaw. Klik. Nie to? To co to miało być za kołek, matołek? Ten, no właśnie, kurczę, ile czasu straciłem. Ale na spokojnie, nie ma co. Mały klocuszek, cyk. Ten cyk. I teraz ten, okej. Co my tutaj zbudujemy? Deseczka. Mniejsza deseczka. I ten dziubek, dobra. A jeszcze ten mały. To ten, okej. To chyba tylko kasę można. No dokładnie, tak mi się wydaje, że tylko... Kasę się za to zbiera, ale proszę, kładka wybudowana i teraz byśmy mogli gdzieś płynąć, ale my tak naprawdę nie chcemy płynąć, bo my musimy cały czas tutaj podążać, a tu jakiś leży. Obudź się, chłopie. Dobra, dobra, wracamy, wracamy i idziemy do góry. O, góra nas wzywa. Czekaj, nie, my tu musimy iść, dobra, myślałem, że góra. My tutaj tak na zbocze. No i pięknie, na razie długa ta podróż, żeby dojść w ogóle do tej misji. No ale spokojnie. Przynajmniej sobie tutaj zwiedzamy. To już musi być gdzieś niedaleko. Ale to jeszcze... A tak, zbliżamy się, tak, zbliżamy się. To będzie gdzieś tutaj. Jeszcze sobie rozbiję, deseczkę wezmę, deski się przydadzą. Sorry bałwan, ale tu już też się nastałeś, my chcemy lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało.
No i wchodzimy. No i co teraz? Drużyna przybyła pod wielką bramę niegdyś wspaniałego krasnoludzkiego królestwa Erebor. Zrujnowane dziś wejście stanowiło widmo widmo ostrzeżenie przed grozą. Dobra, czas się wspinać. Jaka wieża. No, dobra, nie pykło pierwszym. Macie coś? Nic. Ale Bilbo przecież zauważy. No oczywiście, co tam zauważyłeś? No jest, jest, jest. Bystry wzrok, panie Baggins. No i porwał mu. To chyba była kiełba, co nie? No pewnie, że kiełba. Dobra. Lecimy. O, tutaj wiadomo. Bilbuś tylko może. No ale czemu Bilbo tutaj nie może? O, już. Dobra, budujemy. No i pięknie. Dobra, to już zostaniemy tym Bilbo Bagginsem, ale tu mamy całą ekipę, zobaczcie. Oczywiście tutaj trzeba jak najwięcej już teraz zbierać, żeby majstra wbić. Ostatnio nam się nawet udało. Także super, dobra. Teraz ty chodź tutaj, koleżko. Nie, nie, nie. Dobrze. Ściągamy klocek. Pięknie. Tu jeszcze co się da, to rozwalamy. Tutaj te też się da. No pewnie, że się da. Dobra, troszkę hajsu przy okazji mamy. Konimy za pieniążkami. Tu pewnie musi gruby być. No pewnie, dawaj. Tak. Dokładnie. Pięknie. Nie tu. No i dokładnie, drabinkę mamy. Dobra, możemy wejść wszyscy panowie drabiną. Drabiną wchodzimy. Nie ma opierniczania. Potrzebuję kogoś z młotkiem. Nie ty. Ty też nie. Kto ma młot? Może... Nie ten. Ten ma chyba młot, pokaż. No pewnie, że ma młotek. A, coś tam jednak pamiętam. Dobra. Dokładnie, oczyść drogę. Budujemy jeszcze coś. A no tak, możemy tutaj. Dobra. Chyba teraz wystarczy, co? Dokładnie. Okej, dobra, ale jeszcze sobie porozbijamy, zanim wejdziemy tam wyżej. Tutaj te wszystkie właśnie łupy. O, w ten sposób widzicie? Całą ekipę mogłem tutaj zebrać. Gdzie teraz Bilbuś wejdzie? Okej, czyli ty tutaj nic nie zrobisz, koleżko. Dobra, to wracamy, bo potrzebny nam jest chyba ten, co ma pierdyknięcie. Tak mi się wydaje, ale dobra, zaraz spokojnie. Ojojoj, Bilbo. Padł. Niestety. Tu jest jeszcze coś na dół, okej. Zbieramy klocki. Czy tutaj mogę jakoś przejść? Nie, tutaj widzimy znowuż ten czarnoksiężnik. Dobra, tu jest cała ekipa. My wchodzimy do góry. No dalej, Bilbo, wskakuj. Okej. A reszta ekipy co jest?
O, mamy go tu. Proszę bardzo, rach, pach, ciach. I wchodzimy dalej. Oho. Oho, będzie wesoło. Muzyka coraz bardziej poważna się robi. Dobra, tu zbieramy jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra, tu jeszcze coś jest do zebrania. Nie, tu się nimi nie da rady wspiąć. Bym musiał mieć jakiegoś elfa. Więc idziemy tutaj. Mamy kolejnego krasnoluda. To już trzeci. Nie, to nie. A, okej, okay, dobra. Dawaj tego, co... Tak jest. Aha. Można? Można. No dobra, to wchodzimy. Zobaczymy, co tutaj jest. Aha, dobra. Tutaj muszę sobie postrzelać, że tak powiem. Czyli strzelam, ale tu są kolory, widzę. Teraz, czy te kolory mają jakąś większą, że tak powiem, tutaj rzecz. O, tu jest jeszcze do rozwalenia. Tu już jest czwarty z pięciu. To nie. No dobra, to strzelamy, zobaczymy. Chyba nie powinno być żadnej kolejności. Okej, okay, i teraz tutaj. Nie to. Jeszcze. No i pięknie, dobra, rozwaliliśmy to. I lekko tutaj nam się, widzę, jakiś most zbudował, no i świetnie. Cała ekipa... Aha! Cała ekipa biegnie, chciałem powiedzieć. No już, 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 już do was pędzę. Czy ty coś jeszcze jest? Co ja odpierniczam? Dobra, wesoło musi być. Okej, jesteśmy tutaj. Czy coś tutaj jest do zebrania? Jest ostatni krasnolud. To będzie ładnie, bo to będzie piąty i mamy mini zestaw. Pięknie. Tutaj mogę też walnąć. Topora. Jakieś przejście znaleźliśmy. Coś może będzie do zbudowania. A nie, mogę to walnąć, ale oczywiście nie tym. Tylko jeszcze, gdzie jest ten taki, co ma... A, tutaj jesteś, koleżko. Dobra, i pokaż mi... Tym nie da rady? Kurczę, no dobra, no to bierzemy tego z toporem w takim razie. Gdzie ty jesteś? To nie ty. To ty chyba miałeś topór. Tak jest. A nie, to musi być ten z młotem. No właśnie, z jakim toporem? Tego trzeba dać gościa. Dokładnie. Tu jeszcze sobie rozwalimy. Mało na razie mamy, naprawdę bardzo mało mamy. O, żeby zebrać majstra, czyli tych... No dobra, wchodzimy, wchodzimy. Idziemy już coraz wyżej, jesteśmy. Dobra, tu są schody. Nie wiem, czemu reszta ekipy nie idzie, no ale... O! Doszła! Ale będzie jazda! Niech wszyscy wątpiący żałują! No dobrze, mamy klucz. Czyli gdzieś tu jest dziurka. Do każdej dziurki prowadzą, że tak powiem, klucze. Dobra, my tutaj musimy jak najwięcej pierw oczywiście nazbierać tego wszystkiego. Widzę, że troszkę tu jest. To na pewno można w bardzo łatwy sposób, że tak powiem, szybko troszkę tego zebrać. O, mamy kładkę, którą oczywiście mogłem zbudować, ale na razie, zanim będziemy szli dalej,
To tutaj muszę wszystko dookoła ładnie wyczyścić. O, tu znowu coś budujemy. Dobra, to będzie platforma. Okej. Tu jest jeszcze. Rozwalenia, coś jeszcze zostało? Aha, no tutaj. No mało, mało, mało mamy na razie na tego majstra, ale spokojnie. Mam nadzieję, że to nie za chwilę koniec tej misji. Bo w przeciwnym razie... to faktycznie majstra nie będzie. No ale dobra. Teraz trzeba się skupić na tym, żeby jak najwięcej... tego krasnoluda nie mogę rozbić? O, dziwne, no dobra. Dobra, to tu na dole mamy zebrane wszystko. Tutaj jeszcze pamiętam zbudowaliśmy kładkę. A, po mini zestaw. I przy okazji mogłem tutaj skoczyć. Tu już dalej nic nie ma. Okej, jarze. No dobra, to tutaj zbudowaliśmy platformę. Na pewno trzeba w ten sposób to zrobić. Dokładnie. Szukamy dalej. Tam się opuściła dźwignia. Aha. Okej. Aha, czyli ja tu muszę więcej tych krasnoludów wykorzystać. Nie ty. No dobra, no ale jak ten... A, okej, dobra, dobra, już wiem, co ja robię. Czyli ty na razie, że tak powiem, puszczasz to. Dajesz tutaj. Ty, gruby. Ładnie tutaj nam Corina do góry. Na chwilę Torin tu na bezpieczną platformę. Ty teraz robisz cyk. O to chodziło. Teraz Torin może skoczyć na kolejną platformę. I właśnie w taki sposób. W taki sposób. Ojejka, czego ty się boisz, chłopiec? Ci... tutaj coś rozwalamy, rozwalamy. Nie, to ogień robiliśmy. Ruszenie skał. No i proszę, drzewo się spaliło. I odkryło nam tajemne przejście. Ukryte drzwi. A siłą ich nie otworzymy. No nie, no przecież wiadomo, no kto? No Bilbo, nie? Ostatni promień dnia. Nie możecie się teraz poddać. Ostatni promień, ostatni promień. A, i co? Dokładnie. Jest to promień księżyca. Aha. Tak, no. I'm back, Erebor. I to koniec? Na progu. Poziom ukończony. Ale no, powiem wam szczerze, tyle tej drogi człowiek szedł. Tutaj nawet majstra nie zrobiliśmy. 29%. Zobaczcie, ile tam było do zebrania tak naprawdę. A nie wiem gdzie, bo do niektórych miejsc nie mogliśmy wejść. No ale tak to właśnie wyglądało dzisiaj. Myślałem, że będzie długa misja, okazała się znowu taka jedna z krótszych. Spójrzmy sobie w takim razie oczywiście, gdzie będziemy w następnym odcinku.
Ostatnie promienie dnia Durina ujawniły tajne wejście do wnętrza góry. Tak jak mówiła mapa, krasnoludy ujrzały przed sobą mroczny korytarz prowadzący w głębiny Królestwa Erebor i do utraconych skarbów rodu. Arina. No i widzicie, jesteśmy tutaj oczywiście na jakiejś skale. Takie skale. No i będziemy musieli tam dalej iść. Tak więc na dzisiaj, że tak powiem, to już się z wami żegnam, moje hobity. No i co? Do usłyszenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.